W dzisiejszym materiale opowiem Wam, jak doszedłem do tego, że pracowałem tylko 4 dni w miesiącu i zarabiałem 1600 zł za godzinę. What? Siemka, witam Was na kanale 9V Nirwana. Dla wszystkich tych, którzy nie znają mojej gadającej głowy, ja się nazywam Alex i dzisiejszym materiałem rozpoczynamy cykl związany ogarnij swoją karierę zawodową, bo to jest po prostu spoko. Tak jak Wam powiedziałem we wcześniejszych materiałach, z natury jestem introwertykiem, czyli osobą, która dobrze radzi sobie z obserwowaniem otaczających go ludzi. I obserwując sobie dzisiejsze społeczeństwo, doszedłem do wniosku, że niestety, ale mało kto radzi sobie w prawidłowym, kreatywnym budowaniu swojej kariery zawodowej. I teraz tak, oczywiście według mnie, ja mam jakieś tam wytyczne, jeśli chodzi o udaną karierę zawodową. I dla mnie najważniejsza jest wolność. Dlatego dla mnie schemat na zasadzie oddawanie połowy swojego świadomego życia na to, żeby pracować. Dlaczego połowy? 24 doby ma godzina, minus 8 na spanie, zostaje nam 16. Średnio człowiek pracuje 8 godzin, plus do jazdy zostaje mu od 6 do 7 godzin na swoje własne, prywatne sprawy. Dla mnie to jest i zawsze był na maksa poroniony pomysł i nie mam zamiaru nim podążać. Próbowałem, nie wyszło i nie tęsknię, szczerze powiedziawszy. Moja praca została przeze mnie tak ulepiona, żeby dawała mi jak najwięcej wolności. Można powiedzieć, że jestem freelancerem. Nie było oczywiście tak zawsze, to jest coś, co wypracowałem przez ostatnie 2-3 lata i oczywiście dalej nad tym pracuję, gdyż dalej widzę gdzieś tam braki w tej mojej absolutnej wolności. Mam nadzieję, że dojdę do momentu, w którym po prostu będę mógł się wyjebać na wszystko i robić absolutnie to, na co mam ochotę. A tak sobie myślę, że stanie się to za niedługo. I teraz tak, nam od najmłodszych lat wpaja się do głowy, że jest tylko jeden jedyny model życia. Na zasadzie skończ swoją edukację, 5 lat studiów, jakaś może specjalizacja, znajdź pracę w dzisiejszych czasach w korporacji, gnij tam przez kolejne 30-40 lat, doczekaj do emerytury, na której tak na nic się nie będzie stać, bo nie jesteś Niemcem i zdychaj. Następny, proszę. To jest model, który bardzo dobrze napędza gospodarkę całego świata i w 99% osób podąża tempo po prostu jak owieczki tym modelem, usprawiedliwiając swoje działanie, że przecież tak jest bezpiecznie, ja lubię mieć pensję, która do trzeciego każdego miesiąca znajduje się na moim koncie, z tym, że to jest mała pensja, ale za to ona jest co miesiąc i ja się czuję bezpiecznie, nie muszę wychodzić poza strefę komfortu, jest zajebiście. Szczerze powiedziawszy, w dupę z takim modelem, gdyż tak na dobrą sprawę ludzie nie zdają sobie sprawy, że raz, mogą zarabiać pieniądze robiąc to, co kochają, to, co jest ich pasją. Dwa, nie muszą poświęcać połowy świadomego życia na to, żeby zaprzedawać swój czas i duszę jakiejś korporacji, firmie czy czemukolwiek innemu. I trzy, mogą wyciągać ze swojej roboty ogromną ilość szczęścia i satysfakcji. Nie są to jakieś bujdy na kiju, gdyż ja jestem najlepszym tego przykładem, że w 2-3 lata można się ogarnąć tak zawodowo, że po prostu zarabiasz pieniądze na tym, co lubisz, masz absolutnie wolną rękę do działania i jeszcze do tego może satysfakcji zalewać cię każdego dnia, bo zrobiłeś coś, co cię rozwija. Fajna sprawa. Jak do tego doszedłem? Żebyście to lepiej zrozumieli, opowiem Wam króciutką historię ostatnich moich 15 lat życia, oczywiście w skrócie, żebyście mogli zrozumieć lepiej kontekst tego, o czym mówię. No kurwa, no, teleportacja to jest super rzecz, ale czasem teleportuje mnie po prostu w jakichś randomowych miejscach, w randomowym czasie i nie mam pojęcia, co mam z tym zrobić. Jest to na maksa upierdliwe. Może Wy macie jakiś pomysł? Trochę zimno tutaj. Szkoda, że nie ma żadnej czapki. O! Aj, kurtki. No, przynajmniej to mi wychodzi. Okej, na czym to stanęliśmy? Aha, miałem Wam opowiedzieć, jak to wyglądało w moim przypadku, skąd w ogóle się nauczyłem takich tematów i co pchnęło mnie w kierunku jakby rozwijania swojej kariery zawodowej, jak się, krótko mówiąc, tego wszystkiego dowiedziałem. Musicie o mnie wiedzieć jedną rzecz, że jako nastolatek, czy nawet dwudziestokilkolatek, ja byłem strasznie leniwą osobą. Nigdy nie doprowadzałem niczego do końca, zawsze po prostu zostawiałem to w środku. Klasyczny słomiany zapał, czyli wielkie chęci, zerowa egzekucja tego później w rzeczywistości. Właśnie tutaj przylazł do mnie gołąb. Panie gołębiu, chce Pan posłuchać na temat kariery zawodowej? Nie. Nie, to nie. Pierwszą moją zajawką i życiową pasją było granie na gitarze. Grałem w zespole rockowym przez 10 lat. Jako gitarzysta graliśmy progresywny metal. Całą resztę tego klipu możecie obczaić. Link jest w opisie.
No i przez 10 lat ogromnych starań, poświęcania na to ogromnej ilości czasu, energii, pieniędzy, dobrych chęci, po prostu no, uderzyłem głową w mur i stwierdziłem, że nie chcę już robić czegoś, z czego po prostu nie ma jakichś wymiernych korzyści. Oczywiście, nie zrozumcie mnie źle, uwielbiałem to robić, była to moja życiowa pasja, no ale jeśli płacili mi za koncert, na który jechałem na drugi koniec Polski, dostawałem dwa browary na barze, bez kitu, to było często moje honorarium, to po prostu po jakimś czasie no, rezygnujesz. Stwierdzasz, że to nie jest może twój kierunek, czas spróbować czegoś innego. No i pod koniec mojej kariery muzyka zacząłem chodzić na siłownię, zacząłem traktować to jakby na poważnie, kupiłem swoją pierwszą odżywkę białkową, a ten kto z was jadł to gówno, to wie, to już to jak z metamfetaminą, jak raz spróbujesz, to przepadłeś. No i stwierdziłem, czemu by nie spróbować swoich sił w tematyce trenerskiej. W tamtych czasach jeszcze to nie było aż takie modne i popularne, jak to było dzisiaj. W tamtych czasach mówię jak stary dziad, jakby to było sprzed 30 lat, za moich czasów trener personalny to nie był taki częsty zawód. To było 5 lat, fitness w Polsce się rozwija bardzo szybko. Żeby się nie powtarzać, bo całą tą historyjkę już pewnie słyszeliście nieraz, zatrudniłem się w siłowni i będąc Pokemonem przez kilka darmowych miesięcy, ucząc się, czytając, doprowadziłem siebie od zerowej zapłaty do momentu, w którym zarabiałem 1600 zł za godzinę. Bez kitu, od zera po prostu do niemalże jakiegoś znawcy tematyki związanej z mobilnością, naprawianiem ruchowym, no, prawidłowymi wzorcami ruchowymi, to do niedawna było moje zajęcia. Prowadziłem szkolenia, oczywiście to 1600 zł nie zdarzało się za każdym razem, no ale załóżmy zarabiałem od 500 do 1600 zł za godzinę prowadzenia szkolenia, których miałem dwa razy w miesiącu, więc dwa weekendy wychodziło mu pół etatu na miesiąc. Czyli nie za dużo roboty, a hajs całkiem przystępny. I w tej serii chciałbym pokazać wam po prostu krok po kroku, jak ja do tego doszedłem, bo teraz jest bardzo fajny moment dla mnie. Zrezygnowałem z tej roboty. Nieźle, nie? Płacą mi 1600, a ja mówię, nie, dziękuję, mi się już tego nie chcę robić. No ale tak było, po prostu mi się to znudziło i nie chcę się już tym zajmować. I teraz ten moment w moim życiu polega na tym, że ja znowu buduję od początku nową swoją karierę zawodową związaną z filmowaniem, bo teraz to najbardziej mnie jara. I chciałbym was też pokazywać i aktualizować, jak mi to idzie, żebyście też mogli zapożyczać te moje tipy, jeśli oczywiście będziecie chcieli, i wcielać je do swojego życia. Dobra. Godzina słuszna. Czas chyba na moją drugą kawę dzisiejszego dnia. W końcu udało mi się, była to dość długa podróż. Coś dzisiaj jest nie tak, teleportuje mnie w jakieś dziwne miejsca, czas się spowalnia, to nie jest mój dzień. Biorę kawę w mojej ulubionej kawiarni, czyli Małej Czarnej, i kontynuuję moją pogawędkę. Dobra, mam swoją pyszną kawkę. Mówiłem już, że kawa jest zajebista. Dobra, jeśli chodzi o rozwijanie swojej kariery zawodowej, myślę, że wszystkiego w swoim życiu bardzo, bardzo ważnym narzędziem jest siła woli. I im silniejsza ta siła woli, im bardziej żelazna, tym lepiej dla was, gdyż czasami trzeba się na początku nagiąć do niektórych rzeczy, zrobić rzeczy, które nie są do końca dla was fajne, po to, żeby później czerpać z nich ogromne benefity. Nie wiem, czy wiecie, kim jest Casey Neistat, ale jest to, można powiedzieć, ojciec vlogowania. On vlogował jeszcze zanim był YouTube. I on jest super przykładem tego, jak w bardzo kreatywny i fajny sposób można rozwinąć swoją karierę zawodową, mając teraz 10 milionów subskrybentów, co jest bardzo dużą ilością, i prowadząc życie bardzo kreatywne i bardzo ciekawe. Ostatnio wrzucił on filmik, w którym opowiadał, jak wygląda jego rutyna codzienna, co było bardzo, bardzo ciekawe, bo okazuje się, że wstaje on pomiędzy 4 a 5 rano codziennie i po prostu opisał po kolei, jak wyglądają jego kawałki dnia. I teraz obserwując sobie trendy na YouTubie, obczaiłem, że
dość sporo osób stwierdziło, że zrobi sobie Casey Neistat Challenge, czyli przez jeden tydzień każdy będzie podążał podobną rutyną dzienną i zobaczy, jakie to benefity będzie przynosić. Dlatego stwierdziłem, że czemu nie? Ja też spróbuję. Jeśli ktoś się z Was chce przyłączyć, to zaczynam w kolejny poniedziałek. Nie wiem, którego to jest. Gdzieś tutaj zaraz wyświetli się data. I możemy razem wspólnie się motywować do tego, żeby tą rutyną podążać. Pod koniec tego materiału rozpiszę dokładnie, co mniej więcej trzeba mieć zawarte i w których godzinach w swoim dniu. Jeśli jesteście w stanie to zrobić, to będzie zrobić taki eksperyment super razem. Strasznie dzisiaj wieje, nie wiem, czy mikrofon nie złapuje za dużo wiatru i w ogóle słychać cokolwiek mówię. Dodatkowo ktoś tam boruje z tyłu za mną jakieś drzewo, dlatego chyba lepiej będzie przenieść się z powrotem na stryszek. Mam nadzieję, że teraz mnie moja teleportacja nie zawiedzie. Niestety światopogląd społeczeństwa, jeśli chodzi o świadome rozwijanie swojej kariery zawodowej, jest bardzo, bardzo wąziutki. I dla większości z nas to, że jeśli zarobisz na życie, już jest wystarczająco dobre. A przecież kurwa każde stworzenie na tej planecie potrafi, mrówka potrafi sobie zarobić na życie, a ma potencjał po prostu miliony razy mniejszy niż człowiek. Człowiek po prostu mając tak wspaniale wszechstronne ciało, tak wspaniały wszechstronny umysł, który jest po prostu jednym z bardziej genialnych wymysłów na tej planecie, potrafi osiągać zdecydowanie dużo więcej. Potrafi sięgać gwiazd i moim zdaniem życie każdego człowieka powinno być skupione właśnie na takim wzrastaniu do góry, a nie po prostu zwykłym zamulaniu na zasadzie pracuję od 8 do 16, to jest mniej więcej tyle, na czym polega moje życie. Dla większości osób motywacją są pieniądze, co nie jest też do końca dobrym pomysłem, o czym będę mówił w kolejnym odcinku. Dla nas motywacją powinno być to, że robimy to, co kochamy robić, że to, co kochamy robić, nas rozwija i to, że my z każdego dnia wstajemy po prostu pełni energii, jesteśmy po prostu zajarani tym, że po prostu zaczynamy kolejny dzień i znowu możemy się nauczyć nowych rzeczy, możemy stworzyć coś kreatywnego, coś, co po prostu da nam siłę do kolejnego działania. Ja jestem bardzo bliski temu, nie zawsze, wiadomo, że czasem są takie dni, kiedy po prostu nic mi się nie chce robić i po prostu leżę tutaj na tej wspaniałej kanapie i odpoczywam, ale w większości przypadków ja działam, ja jestem bardzo aktywną osobą, chociaż nikt ode mnie tego nie wymaga, bo nie jestem nigdzie zatrudniony. Jestem sam dla siebie szefem i dla mnie po prostu kiedy ja ostatnio pracowałem? Ja nie pamiętam, kiedy ostatnio pracowałem, bo ja robię te rzeczy, które lubię, przez co one nie są dla mnie robotą. One są po prostu czymś, co lubię robić i po prostu robię to często. Jeśli chodzi o zarabianie pieniędzy, jeśli chodzi o karierę zawodową, to jest jedna główna przesłanka. Musisz się stać w czymś bardzo, bardzo dobrym, a wtedy cała twoja kariera zawodowa będzie masłem usłana. Masłem usłana? Tak się mówi? Różami usłana? Albo idzie jak po maśle. Cóż, może karierę ogarnąłem, ale język polski nie za bardzo. Jest jedno bardzo znane zdanie. W ogóle, bracie, jeżeli nie masz na utrzymaniu rodziny, nie grozi ci głód, nie jesteś tucju ani hutu i te sprawy, to wystarczy, że odpowiesz sobie na jedno zajebiście, ale to zajebiście ważne pytanie. Co lubię w życiu robić? A potem zacznij to robić. I jest ono super prawdziwe, gdyż istnieje tylko jedna, jedyna metoda na to, żeby stać się w czymś najlepszym. Ever. Trzeba to po prostu tempo robić bardzo często. I nie będziecie robić czegoś, czego nie lubicie robić często i nie będziecie w tym dobrzy. Tak jak na przykład, nie wiem, pracujecie jako księgowi i księgowość nie jest waszą pasją, to wiadomo, że to będzie wymagało od was morza motywacji, żeby wstać codziennie rano, iść do biura, siedzieć tam przez te 8 godzin, wrócić i po prostu robić to codziennie. Jeśli znajdziecie coś, co lubicie robić, to to nie wymaga od was żadnej motywacji, bo tak czy inaczej byście to robili, po prostu lubicie to robić. Ma to sens? A co za tym idzie, robiąc to po prostu z dnia na dzień przez kilka godzin stajecie się coraz lepsi, lepsi, lepsi i lepsi. Tak jak wam powiedziałem, ja zarabiałem 1600 zł za godzinę, doszedłem do tego, jakbym dalej w tą stronę szedł, to bym zarabiał jeszcze więcej, ale po prostu mi się ta robota znudziła. Nie chciało mi się tego robić, nie chciało mi się prowadzić szkoleń, dlatego powiedziałem, że dość tego. Odłożyłem trochę hajcu, tak żebym miał płynne przejście z jednego zajęcia na drugi i teraz zajmuję się kręceniem filmów, co mnie po prostu jara, dlatego siedzę po kilka godzin, nagrywam, montuję codziennie, oglądam tutoriale i sprawia mi to morze radości i widzę, że po prostu z miesiąca na miesiąc staję się coraz lepszy i już dostaję pierwsze oferty, za które mi ludzie chcą nawet płacić pieniądze, wyobraźcie sobie. Dlatego też
Widzicie, że to nie jest nic trudnego. Ja po prostu doszedłem od bycia największym leniem na świecie i oglądania po prostu całymi dniami MTV Cribs, kurwa, czy jakiś Date My Mom, do momentu, w którym jestem osobą wysoce zorganizowaną, jestem osobą, która wie, czego chce, jestem osobą, która wie, czego nie chce, co jest też bardzo ważne, i która w bardzo świadomy sposób podchodzi do swojej kariery zawodowej. I ja, zaczynając tą serię, chciałbym przekazać wam te wszystkie metody i tipy, którymi ja doszedłem, bo uważam, że ludzie po prostu są głęboko nieszczęśliwi, zajmując się w dzisiejszych czasach rzeczami, których nie chcą robić. A im więcej szczęśliwych ludzi na tej planecie, to myślę, że to miejsce będzie jeszcze piękniejsze i jeszcze fajniejsze do życia. Dlatego mam nadzieję, że ta seria dotycząca rozwoju kariery zawodowej pomoże niektórym z was i też zostaniecie szczęśliwymi i również będziecie usytasy ze swojego życia. Dobra, przypominam o tym, że od przyszłego poniedziałku startuje eksperyment a la Casey Neistat. Także jeśli chcecie się przyłączyć, to gorąco zachęcam, piszcie w komentarzach albo może odwiedźcie mnie na Instagramie i tam się będziemy kontaktować. Im więcej ludzi do tego eksperymentu się przyłączy, tym lepiej. Instagram wyświetlił się gdzieś tutaj poniżej, tak? Dlatego fajnie będzie, jak tam zafollowujecie i razem będziemy się po prostu motywować do tego, żeby wstawać o tej wczesnej godzinie i działać. To tyle na dzisiaj. W przyszłym odcinku podzielę się pierwszymi trzema tipami, jeśli chodzi o ogarnianie swojego zawodu, swojej kariery zawodowej. Dlatego kliknijcie taki dzwoneczek obok guzika subskrypcji, żeby nie przegapić tych odcinków. Dajcie lajka, jeśli ten odcinek wam się podobał. Będzie mi bardzo, bardzo miło. A my widzimy się już niebawem. Dlatego też trzymajcie się i na razie!